Dzień dobry widzowie, zwykle witamy się zza biurka. Dzisiaj natomiast dostałem tajemniczą paczkę od Epic Games, która ma o dziwo zawierać cheaty do Fortnite. A więc sprawdźmy to. Niestety do otwierania mam tylko ten wspaniały nóż do masła. Dobra, także zabierzmy się za to. Nie no, strolowaliście mnie. Strolowaliście mnie, czyli to mają być cheaty? To mają być cheaty? To chyba przez to, że cały czas mówię na live'ach, że padziasci to cheaterzy. Zostałem totalnie strollowany i nie wiem, co teraz mam zrobić, podłączyć klawiaturę i myszkę. To jest narzędzie, które będzie nam dzisiaj służyć za klawiaturę i myszkę i również jako cheaty. Jest tu jeszcze jakiś list, ale to za chwileczkę przeczytam wam go po prostu przed kompem, znaczy przed Xboxem. Znaczy tak w skrócie to po prostu jest napisane, że mam pokazać prawdziwą moc cheatów, chyba związane z moim kanałem. No dobra, a więc podłączmy sobie Xboxa. Jako, że jest to współpraca, to mam dla was mały, a w zasadzie duży konkurs. Jeżeli chcecie wygrać takiego Xboxa Series S, którego osobiście wam wręczę, wystarczy, że łapkujecie każdy film do końca maja, subskrybujecie kanał z dzwonkiem oraz piszecie komentarze, jesteście aktywni na kanale. I co najważniejsze, wpisujecie kod ROGALIK95 w sklepie Fortnite. Róbcie to pod każdym filmem, bo na koniec maja wylosujemy najbardziej aktywną osobę na kanale, która otrzyma ode mnie takiego Xboxa. A, no i oglądajcie film do samego końca, bo to bardzo ważne. Dobra, na początek chyba krótka rozgrzewka na tym by się przydała. Także kreatywny, graj. Nie wiem jak to będzie widzowie, nigdy nie grałem na padzie. Ej, ale to ładnie wszystko wygląda na tej graficzce. Ja pierdzielę, 20x better niż na PC-cie. Co jest grane? Tylko 60 FPS-ów. A faktycznie czuć jakby ich było zdecydowanie więcej, zresztą chyba sami widzicie. Okej, tak się macha kilofem. Okej, pod B się buduje, ale jak mam postawić budowlę? Aha, dobra, bo to się stawia tak. Okej, podłoga RB. Dobra, mamy elegancko, teraz edycja. Dobra, edycja mi nie idzie zbyt dobrze. Dobra, jest git. Okej, najpierw B, schody, podłoga, schody, podłoga, schody, podłoga, schody, podłoga i 90. Okej, to nie jest takie trudne, co prawda no nie jest to speed komputerowy. Kurde, nie jest najgorzej jak na pierwszy raz na padzie. Muszę zrobić hycla. Uwaga, zeskakuję. Jest hycel. Jeszcze raz, zeskakuję. I mam to, elegancko. Ale myślę, że możemy lecieć do gierki, jest git. W sumie to jeszcze ani razu nie strzelałem z broni na konsoli. Ale do tego posłużą nam nasze cheaty, czyli siła wspomagania celowania na 100%. Wykładnicze było zalecane, więc tak zostawię. Nie hejtujcie mnie, please. I lećmy sobie na solo. Dobra, jedyne odblokowane miejsce na mapie to kolosalny kwartał, nawet nie wiem jak przewinąć, więc tam po prostu lecimy. Okej. Okay. Ja pierdzielę, jak to wszystko ładnie wygląda. Ja chmur to nie widziałem w Fortnite z 2 lata już. Dobra, lećmy sobie na jakąś broni. Ja się nie potrafię za bardzo poruszać. Xikiem. Dobra, farmionko matsów. Jakby co, to nie hejtujcie, ja po prostu nie umiem się ruszać, widzowie. Ej, ale serio to ładnie wszystko wygląda. Okej, okay, tu się zmienia sloty w ekwipunku. Słyszę kogoś, strzelają do siebie. Słyszę go tutaj. Chcę tu wskoczyć. Dobra, nie wskoczę. A ja chcę tu zabijać. O, widzę cię. Co jest? On się buduje. Potwierdzenie edycji. Obiegam chłopa. Taktyka. Dobra, leży. Samo mi nacelowało. Ja pierdzielę, jakie to jest OP. Jeszcze taktikal. Zapomniałem, że on jest w tej aktualizacji. Dobra, odkryłem, jak się zmienia bronie. Taktikala sobie przerzucamy tutaj. W wodzie są. Ej, ciekawe, czy harpun mi sam namierzy. Celujemy. Ty, o nie, tu jest ziomek, tu jest ziomek. Co jest? Ja się nie umiem odwrócić na niego. Gdzie on jest? Tutaj jest, leży. Let's go, let's go. Samo celuje. Samo celuje, ja gałkę jak nie dotykam. Ja czuję normalnie, jak mi celownik leci. Jak mi się taki czerwony celownik zapala, to czuję normalnie, jak mi leci. Co jest? To jest giga OP, jakby się nauczył na tym grać. Pijemy potę. Nie, słyszę typa. O nie. Dobra, zabij. Ja pierdzielę, to jest skam, widzowie. Tu easy do grania. Znaczy, ja wiem, że to są słabi gracze, ale abstrahując od tego po prostu, samo mi namierza na typów. Dobra, podnoszę tą MK i zobaczymy, jak z MK się strzela. Budujemy ścianę jak pros, miały być schody, ale dobra, nieistotne. Wyciągam broń. To jest skam! Widzowie, od dzisiaj gram tylko na Xboxie. Tylko na Xboxie gram dzisiaj, od dzisiaj. Samo mi celuje celownikiem na chłopa. Dobra, schody, schody, schody. Tutaj, o Jezu, nie mogę wcelować. Dobra, 16, z tego jest się najlepiej bije. Dobra, zabiłem, let's go! Tak, to namierza pięknie, że jest niesamowite. Ja pierdzielę, jestem niesamowicie w szoku. Mimo, że nie umiem nawet, o, tak jak widzicie, ruszać gałką, to jestem po prostu w szoku. O, 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 nie, 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 nie. Uspokój się. Nie, nie umiem, nie umiem przełączyć na broń. Nie, nie. Ale pierwsza rozgrzewkowa na boty. Może teraz doda nam ludzi. Dobra, teraz zero litości dla oponentów. Widzę, że jest PM, a wiem, że padowcy z PM-ów są totalnymi bogami.
Więc na tych cheatach i ja mogę być bogiem, come on. Słyszę kogoś, od razu oponent. Skradamy się, skradamy się. Dostał 96? Nie, ja też dostałem. Nie, dobra, leży, uff. Ja pierdzielę, 8 HP. Dobra, jest apteczka na szczęście. Całe szczęście, bo tam oponenci już się strzelają. Jest PM-ek. Co jest? Znowu pan Midas, ten sam. Nacelowało mi na jego głowę. Co się dzieje, że mi celuje na jego głowę? Dobra, dostał ziomuś za 3. Okej, jesteśmy na blisko. Podskoku mu daję, pompę zaraz. Dostał 34. Nie, 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 nie. Trzymamy ściankę, trzymamy ściankę. Trzymamy ściankę, wyciągamy pompę. I 112 na heada mi samo nacelowało. To jest niesamowicie dobre. Serio, nie myślałem, że to jest aż tak mocne, widzowie. O, niebieska M-ka na górze, nie mogę tego zmarnować. Dobra, tu jest skrzyneczka, może Kevik 50. Czekajcie, jednak wolę tą pompę na padzie. I wjeżdżam w chłopa. Zawsze możecie podłączyć klawiaturę i myszkę, żeby po prostu zastąpić sobie to troszkę słabsze budowanie na padzie. Ale wtedy nie macie aimbota. Musicie wybierać. Tego aima to wam nie współczuję, to jest totalny aimbot. A jestem serio w szoku, jak to pięknie, ładnie wygląda. Zobaczcie te fioletowe chmury. To wszystko, co tutaj jest, to jest naprawdę totalny pog. Dobra, słyszę tutaj oponentów, jest ich tutaj dużo. Tam jest oponent. Leży! Zabiłem go z takiej odległości, co jest? Kolejny do mnie wali, uspokójcie się. On mnie podjeżdża, chłop, idę do krzaka. Dobra, celujemy w tego chłopka, dostał 31. On nie ma kewa, może na PC-cie już by nie żył. Dobra, zabiłem, a nie, to nie ja zabiłem. Chłop mnie zabija, co jest? Dobra, zabiłem ich. Na szczęście miał low HP, ja pierdzielę. Dawajcie matce, ja uciekam do strefy. Bo ja potrzebuję HP i uciekam do strefy. Ja pierdzielę, myślałem, że to ja zabiłem. Słyszę kogoś tam po lewej stronie i go chyba widziałem. Także biegnę do niego, emeczka w dłoń. Okej, oni się tam strzelają, dobra, to jest chore, że ja trafiam. Ja nawet gałką nie ruszam, jak coś widzowie. On go zabił tutaj. Ale ma low HP. Wezmę tą apteczkę, bo mi się przyda. No i taktikalka też sobie wezmę po prostu. Dobra, strefa jest dosyć daleko, więc muszę ruszyć bułę. O, widzę oponenta na daleko, widzę oponenta na daleko. Widzę go tam. Zobaczcie, jak to mi rusza celownikiem. O, zobaczcie, teraz na przykład nie ruszam gałką w ogóle i to mi rusza celownikiem. Okej, okay, dostał 22. Okej, okay, jak on skacze, to mi rusza celownikiem, nawet w krzaku jak jest. Ej, to serio jest cheating. Kajcie, on ucieka. O, zobaczcie, i teraz, o, widzieliście, podskoczył? Dobra, nie stójmy tak w miejscu, bo zaraz bombę dostanę. Przejadę go, patrzcie. Przejadę go. Essa, przeskoczył. Co jest grane? Nie, to jest inny ziomek w ogóle. Nie. Dobra, nie ma kewa, dobra, leży, ja pierdzielę. Ta konsola wzbudza we mnie więcej emocji niż cały Fortnite na PC-cie przez ostatni jakiś czas. Nie, zone mnie zabije. Szybko beczuszki, 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 proszę. Trafię w kółeczko, Patryk, trafię w kółeczko. I chyba dobiegnę do strefy, biję po dwa, ale jest git, ja pierdzielę. Dosyć duża tragedia, jak nie znajdę kogoś z lucikiem albo kogoś, kogo mogę po prostu na szybko zabić. Słyszę tam oponentów, więc może na trzeciego się wbiję. Widzę, jak tam strzelają do siebie. Dostał 26. O nie, zabiłem, ale zabił mnie, dzik mnie zaraz zabije. Dobra, dzik nie wejdzie do wody, co nie? Strzałami od niego zaraz dostanę, no. Dobra, zza kamienia gościa. Zabiłem, miał low HP, co on robi? Dobra, szybciutkie matsy i biegnę do strefy i po prostu robię boksa i się leczę. Top 4 na konsoli, widzowie. 4-9 dostał, widzieliście? Ja go nawet nie widzę. Ja go nawet nie widzę, ja go nawet nie widzę i on pada totalnie. Tam jest kolejny chłop i jest top 3. Się muszę uleczyć za HP, bo ja się boję, że ja padnę. Jak się ścianę stawia? Tak. Dobra, jest git. I leczymy się apteczką. Oj, 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 oj. No to jest za aim. No celuj mi, pomóż mi, pomóż mi, zabiłem top 2. Top 2, 10 killis, to z kim on się strzelał, jak tego drugiego tu nie ma? Muszę biec do strefy, ale idę po jego loot. Tamtego widziałem w tamtym miejscu gdzieś. Dziękuję, 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 ja nie celuję nawet. Nie celuję nawet, let's go, victory royale. Ja nawet nie celowałem, widzowie. Tragedia. Wiem, widzowie, że grałem na część botów, część graczy, może na samych botów. Ale pierwsze moje doświadczenia z padem wyglądają tak, że naprawdę I'm... pomaga w tym padzie, naprawdę pomaga. Ale sama grafika i wszystko oceniamy mega pozytywnie. Xbox Game Passie również wiele fajnych tytułów i wszystkich różnych rzeczy, które potrzebujecie, żeby grać komfortowo w gry. Sam Xbox jako zastępca komputera myślę, że sprawia się znakomicie. Serdecznie wam go polecam, bo naprawdę gra wygląda fajnie i płynnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Do zobaczenia, nara, siema!